Wiadomości wrzesińskie. W czym możemy pomóc? Zabrali rodzice? To rodzice nie zdali egzaminu. A panie zdały. A panie zdały? Ale to nic. Mamy także dzisiaj rozmiary troszeczkę większe niż nasze maluszko, naszych dzieciaków. Także też na końcu rozdamy państwu te kamizelki. Tylko jedna prośba, żeby je używać. Na zajęciach porannych zapytałem się dzieciom, czy chodziły i świętowały Halloween. Zgodnie powiedziały, że tak. I teraz pytanie. Który z rodziców dał dzieciom odblask? No właśnie, bardzo malutko. Chodziłem, widziałem, mało było tych odblasków, proszę państwa. Ja wiem, że to jest droga oświetlona, ale sami zaraz zobaczycie, bo dojdziemy do naszego meritum. Kilka dzieciaków pójdzie na sam koniec boiska, schowają odblaski. Mamy tutaj samochód i zaświecimy światła. I wy tak samo, dzieci, zobaczycie, z jakiej odległości będzie was widać w odblasku i będziecie po prostu zamazani bez tego odblasku. Powiedzieliśmy wam dzisiaj, nauczmy i pokażmy rozmowę z kierowcą. Jeśli jedzie kierowca, on chce nas widzieć. A przez co nas widzi? Nie słyszę. Właśnie, o to chodzi. Musimy być dzisiaj głośni na boisku, a na drodze? Moi kochani, pierwszy raz zdarzyło mi się uczestniczyć w pikniku, bo to będzie piknik. Będzie ognisko, będzie kiełbaska, także będzie fajnie. I pierwszy raz mam przyjemność brać udział w pikniku w listopadzie. Nie wiem jak wy. Chyba też, prawda? Dobrze, oddam na chwilę głos pani Darii z firmy Volkswagen, która jest organizatorem, współorganizatorem i sponsorem tej akcji. Witajcie dzieciaki jeszcze raz, serdecznie witamy również rodziców. Jeszcze raz podkreślę tylko, jak bardzo cieszymy się, że jesteście tu dzisiaj z nami, że tak świetnie spisaliście się rano, pokazaliście, jak wiele umiecie i jak wiele już wiecie na temat odblasków, więc ja już naprawdę jestem o was spokojna. Widzę, że pan Adam naprawdę troszczy się o to, abyście mieli tą wiedzę na najwyższym poziomie i trzymam kciuki, żeby było tak dalej. Przekazujcie tą wiedzę swojemu rodzeństwu, swoim kolegom, uczcie rodziców, przypominajcie im, jak wszystko to jest ważne. I w takim razie serdecznie jeszcze raz zapraszam was na zamknięcie tego sezonu grillowego. Ugrillujcie tą kiełbachę, zapamiętajcie, co dzisiaj powiemy, a jestem spokojna, że na pewno bezpiecznie razem przejdziemy przez to wszystko. Także dziękuję jeszcze raz. Wiadomości wrzesińskie. W czym możemy pomóc?